Chcieliśmy próbując ciągle dołączyć do Marszu Niepodległości. Grupa kilku policjantów zaczęła bić mnie oraz osoby, które były koło mnie. I widać jak na filmie i słychać jak podchodzi policjant i każe mi biec. Tam słychać krzyknie biegiem, biegiem do mnie i do tego mężczyzny, który tam się znalazł koło mnie. No i w tym momencie jak zaczynamy biec, po raz kolejny podbiega policjant, uderza raz mnie i tego mężczyznę. Moment widać na filmie, że jak mnie policjant zatrzymuje, mnie i tego mężczyznę, podnosząc rękę do góry, on nam kazał zawrócić. Ja wtedy mówię, jak mam zawrócić, jak z tyłu mnie biją i każą mi biec. No i stoimy w miejscu, nie wiedząc po prostu co zrobić. No i widać, że po raz kolejny podbiegają i uderzają. Kilkakrotnie mnie i tego mężczyznę. Policja, bo bije kogo, kto się nawije. No to mówimy, jedziemy do domu, tak? Ja byłem tak obity, tak miałem ręce obite, że nie byłem w stanie telefonu wyciągnąć z kieszeni. Po prostu wszystko mnie bolało. Smutne i przykre, tak? Ja tu przyjechałem do Warszawy uczcić Święto Niepodległości, a wracam ze złamaną ręką, pobijany i to nie przez chuliganów, tylko przez te osoby, które tak naprawdę właśnie powinny mnie chronić.